Serdecznie witamy w Klagę Małe TV, w ścianie żalów TV. Fukushima znak przyszłości? Kto jeszcze myśli wstecz, co za nieobliczalne nieszczęście spowodowała wodno-atomowa katastrofa w Fukushimie w Japonii w roku 2011? Do nas, do Europy, rzadko dochodzą pojedyncze informacje na ten temat. Niezależne studie jednak informują o wzroście śmiertelności niemowląt w całej Japonii. Śmiertelność ta była w drugim i dziewiątym miesiącu po tej katastrofie, to jest w miesiącu maju i grudniu 2011 roku, najwyższa. Wyjątkowo silna była ta śmiertelność dookoła tego zakładu atomowego, a przypadki poronień i niepłodności w studiach tych nie są jeszcze ujęte. Zauważa się jednak znacznie zmniejszenie porodów, co jest dramatyczną przyczyną tej katastrofy atomowej. Te same objawy i zdarzenia występowały w miesiącu czerwcu w 1986 i w miesiącu lutym 1987 po katastrofie reaktora atomowego w Czarnobylu. Wtedy również w Niemczech, w południowej Bawarii, miały miejsce opady radioaktywne. Musimy sobie uświadomić, że katastrofy takie jak w Czarnobylu i w Fukushimie to nie są jednorazowe zdarzenia. Możliwość takich zdarzeń istnieje zawsze i wszędzie. Tylko konsekwentne uświadamianie społeczeństwa o podłożu takich zajść może nas ochronić przed dalszymi Fukushimami. Życzę Państwu pięknego wieczoru. Do zobaczenia.